Nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym zainicjowała w placówce Świąteczny Czas. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Mamy wyjątkowy dzień. Rozpoczynamy oficjalne przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Czekamy na zaproszonych gości. Będziemy je wspólnie świętować z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Razem, czyli ponownie wspólna integracja, tym razem w atmosferze Świąt Wielkiej Nocy. Występy artystyczne w DPS-ie cieszą się dużym zainteresowaniem. Przygotowania i próby do licznych inscenizacji odbywają się w ramach zajęć w placówce. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą w nich udział. Coraz więcej mieszkańców staramy się zachęcać do takiej formy terapii. Odbywa się to w ramach terapii zajęciowej, w ramach muzykoterapii. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej od wielu lat razem spędzają święta. Takie wydarzenia jeszcze bardziej ich ze sobą łączą. Mieszkańcy tego domu tworzą taką swoistą rodzinę i bardzo dobrze, że przez starania dyrekcji, pracowników tego domu ta atmosfera świąteczna udziela się wszystkim tym, którzy tutaj pozostają. Nie inaczej jest w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej. Tu wspólnemu świętowaniu również towarzyszyło przedstawienie, które zaprezentowali mieszkańcy placówki. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Przypomniano te zwyczaje, które kiedyś były kultywowane. Nie zabrakło też pieśni i wspomnień o świętym Janie Pawle II. Wszystko w miłej i rodzinnej atmosferze. Staramy się, żeby pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej był najbardziej zbliżony do tych warunków rodzinnych, warunków domowych. Dlatego chcemy stworzyć zawsze tą sytuację, tą atmosferę naprawdę takiego świątecznego nastroju i wspólnie, żebyśmy z mieszkańcami, tu pracownicy Domu Pomocy Społecznej, jak również mieszkańcy, chcemy wspólnie, razem, żeby nie odczuwali jakiejś, no powiedzmy, tej samotności, a czuli się jako wielkiej jednej rodzinie. I tak się dzieje. Podopieczni DPS-ów na wspólne świętowanie czekają każdego roku. To dla nich magiczny i wyjątkowy czas. Ja to kocham, święta. Tak Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. Dla mnie to jest uroczystość wielka. No, muszę powiedzieć, że ludzie też są chyba do tego przygotowani. I my też, i w kościele śpiewam. Święta, jak to święta, ogromna radość każdemu sprawiają. I tak są wspaniale tu my mieszkańcy tego domu, to mamy ogromną taką pomoc wśród personelu, które nas mobilizuje do brania udziału w tej przedsięwzięciu. Świętowanie zakończyło tradycyjne dzielenie się jajkiem.